Wir szczęścia, radości i miłości w waszych sercach zagości. To jest wasza dusza. Także dużo miłości i pięknych emocji w rodzinach. A panie, staniecie przed dylematem, czy odkrywać swoją głębię, szukać sensu swojego życia, swoich hobby, zdolności, umiejętności, czy też podążać za królem miłości, mężczyzną, który pojawił się w waszym życiu. Jeżeli za nim nie pójdziecie, odnajdziecie w sobie wielką pasję, pasję swojej duszy, odniesiecie ogromne sukcesy dzięki swojej twórczości. Mogą przydarzyć się jakieś choroby i przeziębienia. W medytacji postarajcie się wyciszyć negatywne myśli i emocje, bo przelewanie tego na drugą bliską wam osobę spowoduje wielkie kłótnie i awantury.